Naszemu zdrowiu i życiu zagrażają nie tylko maszyny i urządzenia, ale także rzeczy niewidoczne gołym okiem. W tym filmie zobaczycie laboratoria przystosowane do badania wirusa wywołującego COVID-19. Stanowiska do testowania filtrów i badania skuteczności wentylacji, będą też wybuchy. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z serii przedstawiającej możliwości badawcze i naukowe Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, instytucji, której pracownicy na co dzień zajmują się zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii pracy, dzięki czemu znajomi od podszewki. Substancje chemiczne, pyły i czynniki biologiczne mogą nie tylko stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, ale też powodować poważne awarie przemysłowe. Badaniem, oceną i ograniczaniem tych zagrożeń przy użyciu najnowszej aparatury badawczo-pomiarowej zajmuje się Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Instytutu. W skład zakładu wchodzi 5 pracowni. W pierwszej z nich, pracowni toksykologii, wykonuje się badania oceniające szkodliwe działanie substancji chemicznych. Do roku 2000 wykorzystywano w tym celu zwierzęta doświadczalne, ale już od 20 lat stosowane są metody alternatywne, w tym badania in vitro prowadzone na komórkach różnych narządów, m.in. skóry płuc, wątroby czy układu rozrodczego. Ocenia się tutaj wpływ różnych substancji chemicznych na ich funkcje życiowe. Uszkodzenia zachodzące w narażonych komórkach mogą przekładać się na wiele niekorzystnych zmian w organizmie, prowadzących do szeregu chorób, w tym nowotworowych, więc ich rozpoznanie jest istotnym elementem prewencji zachorowań. Dotychczasowe badania pozwoliły określić toksyczność m.in. spalin diesla, rozpuszczalników organicznych, konserwantów, biopaliw czy też wielu nanomateriałów. Ich wyniki są pomocne przy określeniu dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych na stanowiskach pracy. Stosowanie się do wyznaczonych w ten sposób norm pozwala pracodawcom mieć pewność, że ich pracownicy będą bezpieczni. W laboratoriach pracowni zagrożeń chemicznych opracowuje się metody oznaczania substancji chemicznych w powietrzu, czyli sprawdzania, czy dana substancja gdzieś występuje i w jakim stężeniu. Ma to zastosowanie nie tylko na stanowiskach pracy, ale też w środowisku pozazawodowym. Dzięki odpowiednim metodom można wykryć np. formaldehyd, występujący także w naszych domach, emitowany z mebli, dywanów czy ścian. Zespół doświadczonych chemików-analityków bada także ilościowo i jakościowo substancje chemiczne oraz skład chemiczny cząstek ultradrobnych. Jest to bardzo ważne w czasach galopującego postępu technologicznego, kiedy opracowuje się coraz to nowsze materiały czy metody ich produkcji. Nieraz może się okazać, że powstały w ten sposób produkt, uznawany wcześniej za bezpieczny, w nowej postaci jest już szkodliwy. W tej pracowni powstaje też baza hempył, na bieżąco aktualizowana, jedyna w kraju i jedna z kilku na świecie, bezpłatna internetowa baza dotycząca oceny narażenia spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy. Gdy już wiemy, co i w jaki sposób nam szkodzi, możemy zająć się eliminacją tych czynników z naszego otoczenia. W pracowni aerozoli, filtracji i wentylacji prowadzi się badania naukowe i komercyjne, mające na celu identyfikację, ocenę i eliminację zanieczyszczeń pyłowych. Tutaj bada się skuteczność filtrów na zapylenie cząstkami o różnej wielkości – PM10, PM2,5 czy PM1. W tym pomieszczeniu laboratoryjnym, podzielonym na sekcje przy użyciu takich oto niesamowitych kurtyn, prowadzi się badania nad filtracją nanocząstek, np. grafitu. Nanomateriały są dziś wykorzystywane coraz powszechniej, trzeba więc zadbać o ochronę przed kontaktem z nimi już na etapie produkcji. W pracowni bada się i optymalizuje działanie systemu filtracji, wentylacji i klimatyzacji powietrza wewnątrz budynków, w tym także w laboratoriach, budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych, więc z efektami prowadzonych tutaj prac możecie się spotkać codziennie. W pracowni bezpieczeństwa chemicznego wreszcie będziemy mogli coś zepsuć. To tutaj poddaje się badaniom różne materiały, np. pod kątem ich bezpieczeństwa pożarowego. Na tym stanowisku sprawdza się, po jakim czasie dany materiał zacznie się palić oraz określa się intensywność jego palenia. Odpowiednio przygotowane próbki są umieszczane pod źródłem ciepła i od tego momentu liczony jest czas do zapłonu. Im później materiał zaczyna się palić, im mniej intensywniej się pali i im mniej wydziela dymu, tym większa szansa na bezpieczną ewakuację ludzi w przypadku pożaru, jaki mógłby wybuchnąć przy jego udziale. A wiecie, że rozpylone w powietrzu mąka oraz pyły drewna, pasz, słodzików, kawy lub środków ochrony roślin w pewnych warunkach są wybuchowe? W kolejnym laboratorium pracowni bezpieczeństwa chemicznego doprowadza się do wybuchu tego typu materiałów, abyśmy później mogli ustrzec się takiej sytuacji w naszym otoczeniu. Na tym stanowisku bada się minimalną energię zapłonu, a tu charakterystykę wybuchu. Dzięki temu można określić, co się stanie, gdy w zakładzie produkcyjnym dojdzie do awarii i, w skrócie, czy nastąpi wielkie boom. Pożarów i wybuchów boimy się przede wszystkim ze względu na towarzyszący im ogień, ale czy wiecie, że przyczyną 70% śmierci w pożarach jest nie płomień, a dymy i toksyczne produkty spalania? Dlatego kluczowe jest badanie właśnie produktów spalania. Oczywiście pracownia dysponuje przeznaczonymi do tego odpowiednimi laboratoriami. W
W tych urządzeniach bada się ilość i rodzaj produktów spalania, dzięki czemu można określić, jak groźny jest dany materiał. Prace specjalistów jednak idą dalej. To tutaj opracowuje się i przygotowuje uniepalnione tworzywa sztuczne, które wykorzystywane są na przykład w pociągach, fotelach czy ociepleniach budynków. Warto przyjrzeć się bliżej ich działalności. Nigdy na przykład bym nie zgadł, że świetne efekty uniepalnienia można uzyskać ekologicznie poprzez dodanie do materiału zmielonych łupin orzechów laskowych. Niesamowite! Za tymi intrygująco oznaczonymi drzwiami znajdują się laboratoria pracowni zagrożeń biologicznych. Są to laboratoria klasy drugiej bezpieczeństwa biologicznego, tworzące ośrodek o dużym potencjale badawczym. Co oznacza druga klasa? To, że w tutejszych laboratoriach można prowadzić pracę na przykład nad będącym ostatnio w centrum zainteresowania wirusem SARS-CoV-2, ale dopiero po jego dezaktywowaniu. Laboranci, przygotowując się do wejścia do laboratorium właściwego, przechodzą przez specjalne śluzy. W każdym laboratorium znajduje się prysznic, aby w przypadku jakichś problemów można było natychmiast rozpocząć odkażanie. Na tych stanowiskach bada się bakterie, grzyby, wirusy czy toksyny, które są obecne w powietrzu, wodzie, glebie lub wyrobach medycznych bądź budowlanych. Jednak nie do wszystkiego potrzeba skomplikowanego sprzętu. To coś, co wygląda jak zwykła drapaczka do pleców, działa świetnie jako filtr do wychwytywania cząstek włóknistych, który może znaleźć zastosowanie na przykład w zakładach przeróbki bawełny. Fantastycznie, że naukowcy szukają prostych i tanich rozwiązań naszych problemów. Ale zajrzyjmy jeszcze kilka pomieszczeń dalej, gdzie na wyposażeniu jest skaningowy mikroskop elektronowy z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS, żeby nie wyjść stąd z mylnym wrażeniem, że wszystko jest takie proste. Po tej wizycie wnioski nasuwają się same. Dzięki pracom prowadzonym w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOPPIP możemy stać się bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń i poczuć się w ich obliczu zdecydowanie bezpieczniej. W tym filmie to tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów z cyklu. Więcej informacji o Centralnym Instytucie Ochrony Pracy znajdziecie w opisie filmu i na stronie internetowej www.ciop.pl. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia.